Witajcie, dzisiaj opowiem Wam o plebiscycie na Śląsku, ale najpierw trzeba zacząć od tego, co to były plebiscyty. Plebiscyty były to głosowania, w których rozstrzygano, do jakiego państwa ma się przydzielić dana część ziemi, w tym przypadku na Górnym Śląsku. W ramach zachęty Ślązaków do głosowania, aby dołączyć Śląsk do Polski, zaczęto tworzyć wielką propagandę w postaci ulotek, plakatów, gazet czy nawet filmów. 20 marca 1921 roku odbyło się tak niecierpliwie oczekiwane głosowanie. Niestety za Polską opowiedziało się jedynie około 40% głosujących, a za Niemcami około 60%. Okazało się, że nie dało się logicznie podzielić Śląska. Po długich rozmowach Niemcy zaproponowali, że do Śląska przyłączy się tylko mała część, a reszta przypadnie imionom. Polska nie zgodziła się na takie warunki i z Korfantym na czele postanowiono wzniecić trzecie powstanie śląskie.